Łaska wam i pokój. La grâce et la paix. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. De notre Seigneur Jésus Christ. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Kościele Ewangelicznym w Brukseli. Je salue sincèrement toutes les personnes présentes dans l'église évangélique polonaise en Belgique. Wszystkich zebranych na tym miejscu. Tous les gens qui sont réunis ici. A także wszystkich, którzy oglądają nas dzisiaj online. Mais aussi les gens qui nous regardent en ligne aujourd'hui. Chciałbym się dzisiaj króciutko podzielić się Słowem Bożym zapisanym w drugim liście do Koryntian. Aujourd'hui, je voudrais partager brièvement la parole qui est écrite dans le deuxième Corinthien. Rozdział 5. Chapitre 5. Wiersz 15. Verset 15. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour ceux qui est pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Chciałbym na początek podzielić się z wami pewną historią. Pour commencer, je voudrais partager avec vous une histoire. To jest historia o latawcu. C'est une histoire d'un cerf-volant. Był sobie pewien latawiec. Donc il y avait un cerf-volant, który bardzo lubił wznosić się ponad ziemią. Qui voulait, qui aimait bien voler très haut. I oglądać wszystko z góry. Et voir tout de haut. Podziwiać piękne widoki. Pouvoir apprécier de bonnes vues. Ale bardzo szybko mu się to znudziło. Mais il a été très vite ennuyé. Zapragnął być jeszcze wyżej. Il voulait être encore plus haut. Tak, żeby domy wydawały mu się jak małe kropeczki. Pour que le maison soit comme des tout petits points. I za każdym razem, kiedy był w górze, et chaque fois qu'il était en haut, próbował zerwać się ze sznurka. Il essayait de briser le lien, le i pewnego razu udało mu się. Et un jour il a réussi. Przez chwilę szybował pięknie w górze. Pendant un petit moment, il volait très haut. Ale po pewnym czasie zaczął bezładnie wirować. Il a commencé à tourner. Kręcić się wokoło. Tourner autour. Po czym runął na ziemię i rozbił się. Et ensuite il est tombé par terre et il s'est brisé. Niestety podobnie bywa w życiu chrześcijan. Parfois il arrive de situations ainsi dans la vie des chrétiens. Niektórzy nazywają to latawiec lekkoduch. Certains peuvent l'appeler le cerf-volant libre d'esprit. Na własną rękę chcemy poprawiać to, co Boże. On veut améliorer par nous-mêmes ce qui vient de Dieu. Chcemy się zerwać z tego sznurka Bożego. On veut se libérer de cette chaîne qui nous retient. I robić wszystko po swojemu. Et faire tout à notre façon. Bo już się nam znudziło. Car on est ennuyé. Tak właśnie często bywa wśród ludzi. Souvent c'est ainsi parmi les gens. Że zapalają się gorąco na samym początku. Ils s'enflamment au début. I bardzo szybko gasną. Et qui s'éteignent très vite. Mówimy sobie, jeżeli tylko będziemy wolni. On s'est dit, si on peut être libre. Będziemy szczęśliwi. Nous allons être heureux. Ale tak jak ten latawiec, możemy się rozbić, spadając na same dno. Mais comme ce cerf-volant, on peut se briser en tombant de très haut. Jezus umarł i zmartwychwstał. Jésus est mort et il a ressuscité. Aby dać nam prawdziwą wolność. Pour nous donner la vraie liberté. Byśmy bezpiecznie mogli szybować po obszarach Jego łaski Bożej. Pour que nous puissions voler dans la sécurité, dans sa grâce. Tylko mocno zakorzenieni w Słowie Bożym. Seulement quand nous serons bien enracinés dans la parole de Dieu. Możemy się czuć prawdziwie wolnymi. Nous allons se sentir vraiment libérés. Dlatego powstajmy na nasze nogi. C'est pour ça, levons-nous. I oddajmy chwałę naszemu Bogu. Et donnons la gloire à notre Seigneur. Bo On godzien jest czci i chwały. Car il est digne de la gloire. Amen.
Boże, składamy i wychwalamy Twoje święte i potężne imię. Seigneur Jésus, nous voulons t'élever aujourd'hui ici. Nous voulons te remercier pour ta présence. Nous voulons te remercier, Seigneur, que tu nous tiens. Et nous voulons pas être relâchés de ta main. Nie chcemy, abyś nas puszczał, Panie. Nous voulons pas être relâchés de ta main. Chcemy się być w twoich rękach. C'est pour ça que nous voulons t'adorer. Chcemy cię sławić, Panie. Nous voulons t'adorer. Chcemy ciebie sławić. Est-ce que l'église veut adorer aujourd'hui, Seigneur? Czy Kościół chce sławić Jezusa Chrystusa? Est-ce que l'église est prête pour adorer? Czy Kościół jest gotowy, aby sławić? Panie, sławimy Twoje święte i potężne imię. Raduję się z Twego zbawienia. Sławię Panie imię Twe. Sławię Panie imię Twe. Znoszę pieśni. Znoszę pieśni uwielbienia. Cieszę się. Cieszę się, że jesteś tu. I raduję się. Raduję się swego zbawienia. Z nieba na ziemię Ty szedł, by drogą być poszedłeś. Panie imię Twe, z nieba na ziemię.
poszedłeś za mnie na krzyż. Mój spłacić dług, nie powstrzymał ciebie grób. Niebo znów ujrzało cię, sławię Panie imię Twe. Jeszcze raz. Z nieba na ziemię Ty szedł, by drogą być, poszedłeś za mnie na krzyż. Mój spłacić dług, nie powstrzymał ciebie grób. Niebo znów ujrzało cię, sławię Panie imię Twe. Z nieba na ziemię Ty szedł, by drogą być, poszedłeś za mnie na krzyż. Mój spłacić dług, nie powstrzymał ciebie grób. Niebo znów ujrzało cię, sławię Panie. Spłacić dług, nie powstrzymał ciebie grób. Niebo znów ujrzało cię, sławię Panie imię Twe. Jésus. Panie, usłysz nasze wołanie. Entends notre cri, notre appel. Szukamy Ciebie, Panie. Nous te cherchons, Seigneur. Aby poznać Ciebie. Pour plus te connaître. I dzisiaj staję tutaj. Et aujourd'hui je me mets ici devant toi. Stoję tu i proszę. Je suis là et je demande. I ręce swoje wznoszę. Et je lève ma main. I błagam, usłysz mnie. Et je te supplie, entends-moi. Usłysz me wołanie, szukam Ciebie, Panie, daj mi poznać się. Stoję tu i proszę, ręce swoje wznoszę, błagam, usłysz mnie. Wołanie, szukam Ciebie, Panie, daj mi poznać się. Nous te cherchons, Seigneur. Dzisiaj, aujourd'hui, Seigneur, stoję tu i proszę. Je suis devant toi. Ręce swoje proszę. Je lève ma main, Seigneur. Błagam, usłysz mnie. Thank you.
wszelka chwała, serce me rozpala, uwielbienia Królu jesteś godzien, więc zaśpiewam Tobie całym sercem chwała, Tobie wszelka chwała, serce Cię rozpala, uwielbienia Wiemy, że nasz Bóg jest potężny. Nous croyons que notre Dieu est puissant. I nikt z nas nie chce Boga ograniczać. Il y a personne de nous qui veut limiter Dieu. Następny pieśń jest o tym, że nie chcemy Ciebie, Panie, ograniczać. Le prochain chant parle, nous voulons pas te limiter, Seigneur. I zanim wejdziemy do czasu modlitwy, et avant que nous allons rentrer dans la prière, zastanówmy się w własnych sercach. Alors pensons dans nos propres cœurs. Że sami nie ograniczamy Boga w swoim życiu. Est-ce que parfois je limite pas Dieu dans ma vie? Czy nie ograniczamy czasami Ducha Świętego w naszym życiu? Est-ce qu'on limite pas le Saint-Esprit dans notre vie? Bo nie chcemy Ciebie, Panie, ograniczać. Seigneur, nous voulons pas te limiter. Przecież jesteś wszechmogący Boże Bóg. Jeśli dali swoje słowo, ono bezowocnie nie powróci. Naucz mnie czekać cierpliwie na Twoje obietnice.
tylko prawdą. Naucz mnie czekać cierpliwie na Twoje obietnice. Dodaj mi siły, by wierzyć, że możesz wszystko. Nous voulons pas te limiter, nous voulons confesser, Seigneur, que tu es celui qui peut tout faire. Nous rentrons dans le temps de prière. Et nous voulons pas te limiter, Seigneur. Parce que ton agissement est au-delà de nos pensées. Kochani, słowo z Ewangelii Mateusza. Mais bien aimé la parole de l'Évangile de Matthieu. 9 rozdziału, 36 wersetu. À partir du 36. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I przywołał 12 uczniów swych i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A la vue de foule, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Notre Dieu est un Dieu des miracles. I On też powołał nas, abyśmy się modlili. Et il nous appelle pour que nous prions. Chcemy stawać w modlitwie. Nous voulons prier. O Ukrainę, o Rosję. Pour l'Ukraine et pour la Russie. O Polskę. Pour la Pologne. Pragniemy się modlić o Radka Siewniaka, który jest tam właśnie na misji w Ukrainie. Nous voulons prier aussi pour Radek Siewniak, qui est aussi en mission en Ukraine. Chcemy się modlić o Kamila. On veut prier pour Camille. O Zdzisię, o Gabriela. Pour Zdzisia et Gabriel. O Natalię, która została w domu. Pour Natalie, qui est restée à la maison.
O mamę Mariusza, która idzie na operację. Pour la maman de Marius qui va être opérée bientôt. I o tych wszystkich, których spotykamy na ulicy, którzy żyją na ulicy. Et pour tous les gens que nous rencontrons dans la rue, qui vivent dans la rue. O Boże, dotyk do ich życia. Pour que Dieu puisse toucher leur vie. Aby Bóg się stał ich Bogiem cudów. Que Dieu, notre Dieu, devient leur Dieu des miracles. Pragnę się modlić też o prowadzenie nas, o prowadzenie duchowe. On veut aussi prier pour que Dieu puisse nous guider. O namaszczenie i prowadzenie Duchem Świętym. Pour l'onction et le guidage du Saint-Esprit. Aby Bóg nas oczyszczał, aby nas napełniał. Que Dieu puisse nous purifier et nous remplir. Pragnę się modlić też o Kamila. Je voudrais prier aussi pour Camille. I o każdą modlitwę, którą dzisiaj tutaj nie wspomniałem tej modlitwy, ale wy przyszliście z tą modlitwą na nabożeństwo. Et pour toutes les prières que vous avez apportées ici, même si je ne l'ai pas dit ici devant. Kochany bracie, kochana siostro, kochany przyjacielu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, mes amis. Może przyszłeś i masz w sercu modlitwę, może chciałbyś wyjść, aby się o ciebie modlić. Peut-être que tu es venu ici sur place et tu as une prière dans ton cœur. Si tu veux sortir devant, on va prier pour toi. Stajemy tutaj w miejscu modlitwy. Nous sommes ici dans le lieu de prière. Chcemy się modlić o ciebie. On veut prier pour toi. A Bóg cudów. Et le Dieu des miracles. Wspaniale i dobrze. Il fera tout bien. Przyjdź przez Boży tron, otwórz swoje serce, otwórz Viens umysł. Devant le tron de Dieu, ouvre ton cœur et ton esprit. Wyrzuć to wszystko, co cię trapi, co cię męczy, a Bóg cię pocieszy. Rejette tout ce qui t'inquiète et Dieu va te réconforter. Niech popłynie pieśń uwielbienia, aby uwielbić Boga, aby przynieść te wszelkie modlitwy. Que le chant de louange coule. Amen. La Bible décrit Dieu comme une personne, potężnego, quelqu'un de puissant, wszechwiedzącego, qui sait tout. Ale Bóg jest naszym przyjacielem. Mais Dieu aussi notre ami, który pociesza, celui qui nous réconforte, który ramię, qui daje nous, siły, qui nous soutient notre épaule et qui nous donne de la force. I w nim mamy nadzieję. Et c'est en lui que nous avons l'espoir. I on jest zawsze blisko. Et il est toujours près de nous. I zawsze się o nas troszczy. Et il est toujours, il prend toujours soin de nous. Kiedy myślimy, że Bóg się od nas oddalił. Même si tu penses que Dieu s'est éloigné de nous. On zawsze stoi przy drzwiach i puka. Il est toujours en face de la porte pour toquer. Ale to od nas zależy. Mais tout dépend de nous. Czy otworzymy mu Est-ce qu'on va lui ouvrir la porte? Czy pozwolimy mu, aby zmienił nasze życie? Est-ce qu'on lui permettra afin qu'il puisse changer nos vies? On chce zmienić lui nasze veut życie. Changer nos vies. Co go ściesza mnie?
tylko Jezus to nasz Pan. Jezus, tylko Jezus, tylko Jezus to nasz Pan. Mym pragnieniem, mon désir, Seigneur Jésus, wywyższać Ciebie, c'est élevé, całym swoim sercem, avec tout notre cœur, Seigneur, całym swoim życiem, avec tout notre vie, chcemy uwielbiać Ciebie, nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus, i wszystko, co jest we mnie, et tout ce qui est en moi, to wszystko, co mam, tout ce que j'ai, będzie Ciebie sławić, va t'adorer, Seigneur Jésus, mon plus cher désir. Yeah.
każdą noc, każdą chwilę daną mi. Że te dane mogę i że mi pukła ser, chacun instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Le Seigneur. Je te donne mon âme et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, serce oddaję Ci i duszę Jezu mój. Dla Ciebie pragnę żyć każdy dzień, każdą noc, każdą chwilę daną mi. Czyń ze mną to, co chcę. Aleluja, Panie Boże, chcemy Cię prosić, abyś Ty czynił w nas to, co Ty chcesz. Façons-nous ce que toi tu veux. Nous avons besoin plus de ton amour, plus de ton, de ta présence. Całym sercem swoim uwielbiam Ciebie.
Dziękujemy Te, Panie Boże, za ten czas uwielbienia. Dziękujemy Te, Panie, że Ty jesteś obecny i że będziesz do nas nadal mówił. Dziękujemy Te, Kochany Ojcze. Amen. Amen. Alleluja. Alleluja. Jak dobrze was wszystkich widzieć. Comme ça fait plaisir de vous voir tous. Jak dobrze z wami wszystkimi uwielbiać. Comme ça fait plaisir de adorer avec vous. Jak to jest dobrze spędzać czas z Bożą rodziną. Ça fait du bien de passer du temps avec la famille de Dieu. Kochani, dzisiaj będziemy dalej kontynuować nasz cykl. Et aujourd'hui nous allons continuer notre cycle, który Bóg nas prowadza, dans lequel Dieu nous guide. Będziemy dzisiaj mówić o współczesnym kościele. Nous allons parler aujourd'hui de l'église contemporaine. Amen. Będziemy mówić o nas. Nous allons parler de nous. A tu już nie ma amen. Ici il y a plus d'amen. Będziemy mówić o kościele. Nous allons parler de l'église, którego Bóg chce zaprowadzić jeszcze dalej. Que Dieu veut conduire encore plus loin. Jeszcze dalej. Encore plus loin. O kościele, którego Bóg przesuwa i poszerza granice. Église que Dieu agrandit les frontières. Będziemy dzisiaj słuchać o kościele, który ma wpływ na rzeczywistość. Nous allons écouter d'une église qui a une influence sur la réalité. Będziemy dzisiaj słuchać o kościele, który jest wiele razy odpowiedzią na modlitwę ludzi. De l'église qui est souvent la réponse pour la prière des gens. Będziemy mówić o kościele. Nous allons parler de l'église. Które nie jest budynkiem. Qui n'est pas un bâtiment. Ale to są żywi ludzie. Mais c'est des jesteś ty, gens vivants. Ja. C'est toi et moi. Kochani, mes bien-aimés. Jestem trochę zmęczony, bo z samego rana w usłudze jestem. Je suis un petit peu fatigué car je sers depuis ce matin. Ale dziękuję Bogu za to, co Bóg robi dla nas. Mais je remercie à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Dla to, co robi w nas. Ce qu'il fait en nous. Że Bóg używa kościół, polski kościół ewangeliczny w Belgii. Que Dieu utilise l'église évangélique en Belgique. Aby być błogosławieństwem poza tymi ścianami. Pour être une bénédiction au-delà de ces murs. A więc my dzisiaj, jak patrzymy na nasze życie, donc nous aujourd'hui, quand on regarde nos vies, kiedy patrzymy na życie Kościoła, quand on regarde la vie de l'église, kiedy patrzymy na eklezję, na grupę ludzi, którzy zostali powołani, quand on regarde l'église, le groupe de gens qui ont été appelés, jak wiele razy już mówiłem, jakbyśmy zadali sobie pytanie, jak sobie wyobrażasz Kościół, to każdy z nas by miał inną odpowiedź. Et comme je le disais déjà, si on pose la question, comment tu t'imagines l'église, chacun de nous aurait une autre réponse. W której by na pewno wiele rzeczy się powtarzało. I sans doute plusieurs choses se répéteraient. Myślę, że dzisiaj jako chrześcijanie, je pense qu'aujourd'hui, en tant que les chrétiens, jako dojrzali chrześcijanie,
autant que les chrétiens matures, to my nie chcemy mieć kościoła takiego, jak my chcemy mieć. On ne veut pas avoir une église comme nous on veut. Nie chcemy być kościołem takim, jakim my chcemy być. On ne veut pas être une église comme nous voulons être. Ale chcemy być kościołem takim, jakim Bóg chce, żeśmy byli. Mais on veut être une église que Dieu veut qu'on soit. Kościołem, którego Bóg kształtuje. Une église que Dieu forme. Którego Bóg ukształca. Que Dieu forme. A my jako jego dzieci mu się poddajemy. Et nous, autant que ses enfants, on obéit. Każdy z nas w swoim życiu miał różne cele. Chacun de nous dans sa vie a déjà eu de buts différents. Jako młodzi chłopcy, autant que des jeunes garçons, młode dziewczyny, chodzimy do szkoły. Filles, nous allons à l'école. I w pewnym momencie chodzimy do tej szkoły, bo musimy, bo rodzice nas wysyłają do tej szkoły. Et donc on va à l'école parce que on doit et parce que les parents nous obligent. Nie możemy powiedzieć, nie pójdę do szkoły. Et on ne peut pas dire je ne vais pas aller à l'école. Ja też chodziłem do szkoły. Et moi aussi j'allais à l'école. I wiecie, kiedy chodziłem do tej szkoły? Et vous savez quand j'allais à l'école? I uczyłem się łacińskiego. J'apprenais le latin. To mówiłem sobie w mojej głowie, po co on mi w ogóle ten język nie jest potrzebny. Je me disais dans ma tête mais j'ai vraiment pas besoin de cette langue. I były różne przedmioty, które się uczyłem. Et donc il y avait d'autres sujets que j'apprenais. I sobie zadawałem pytanie jako młody chłopiec, po co mi to jest potrzebne? Et je me posais la question mais pourquoi j'ai besoin de ça? I myślę, że wielu z nas było w podobnej sytuacji. Et je pense que beaucoup d'entre nous étaient dans la même situation. W sytuacji, w której zadaliśmy sobie albo mówiliśmy, jest to w ogóle mi niepotrzebne. Dans la situation on se disait mais j'ai vraiment pas besoin de ça. I wiecie, przyszedł pewien moment w moim życiu. Et vous savez, il y a un moment qui est venu dans ma vie. Gdzie Bóg położył pewien cel. Où Dieu m'a mis un but. I kiedy złapałem się tego celu. Et quand j'ai attrapé ce but. To zacząłem dążyć. Donc j'ai commencé i wkładać wszelkich starań. A mettre tous mes efforts, aby go osiągnąć. Pour l'avoir. I wiele razy jest tak, że kiedy Bóg nam pokazuje pewny cel i nam daje cel, et souvent quand Dieu nous montre, nous donne un but, to od momentu, kiedy go dostaniemy i do momentu, kiedy go osiągniemy, jest pewna droga. À partir du moment où on le reçoit et jusqu'à ce qu'on arrive à ce but, il y a un chemin. I ta droga wiele razy jest trudna. Et le chemin souvent est très difficile. Ta droga wymaga wiele poświęcenia z naszej strony. Le chemin demande des sacrifices de notre wiele côté. Godzin plusieurs oddania, heures de sacrifice, zainwestowania, d'investissement. Ale to robimy. Mais on le fait. Bo uchwyciliśmy się tego celu. Car nous avons attrapé le but. Kiedy uchwycimy się celu, si on attrape le but, to przestajemy liczyć koszta. Alors on arrête de compter les frais. Koszta nie mają znaczenia. Le frais n'ont plus d'importance. Bo ważne jest osiągnięcie celu. Car c'est important d'arriver au but. Jako Kościół, autant que l'église, Bóg nam dał cel. Dieu nous a donné un but. I dzisiaj pytanie, jakie chciałbym zadać na samym początku. Et la question que je voudrais poser au début. Bracie, siostro, przyjacielu. Mon frère, ma soeur, mon ami. Czy dzisiaj jesteś w stanie ponieść koszt? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de payer le prix? Czy dzisiaj jesteś w stanie poświęcić się? Est-ce que tu es capable de te sacrifier aujourd'hui? Dla kogoś, kogo jeszcze dzisiaj tutaj nie ma na tej sali. Pour quelqu'un qui n'est pas encore présent. Aby zanieść Ewangelię. Pour apporter l'évangile. I Słowo Boże mówi nam. Et la parole nous dit. W Księdze Efezjan, możemy otworzyć list do Efezjan. Nous allons ouvrir la lettre aux Ephésiens. To co dostaliśmy od Boga. C'est que nous avons reçu de Dieu. To kim jesteśmy w Bogu. C'est que nous sommes en Dieu. A więc w pierwszym rozdziale tego listu, w 11 wersecie, czytamy tak. W nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. En lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. W nim otrzymaliśmy dziedzictwo. Donc c'est en lui que nous avons reçu. A więc jako Kościół otrzymaliśmy dziedzictwo. Nous avons reçu un héritage. To, które on zaplanował dla nas. Ce qu'il a planifié pour nous. I dzisiaj naszym celem jest. Et aujourd'hui notre but. Celem Kościoła jest, aby spełnić wolę Bożą. Le but de l'église c'est de accomplir la volonté de Dieu. Tylko wolę Bożą. Seulement la nie volonté de Dieu. Nie wolę człowieka.
Pas la volonté de l'homme. Nie coś, co jest zbudowane na ambicjach. Pas quelque chose qui est bâti sur des ambitions. Ale coś, co jest zbudowane na Duchu Świętym i z Duchem Świętym. Mais quelque chose qui est bâti sur l'Esprit Saint et avec l'Esprit Saint. Jako Kościół potrzebujemy i powinniśmy być pełni wypełnieni Duchem Świętym. Autant que l'Église, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit Saint. Nie będziemy w stanie pójść dalej, kiedy Duch Święty będzie nam obcy. Nous allons pas pouvoir avancer si l'Esprit Saint ne sera pas connu pour nous. Nie będziemy w stanie zobaczyć wielkich rzeczy, kiedy nie będzie Ducha Świętego w nas. Nous allons pas être capable de voir des grandes choses s'il n'y aura pas du Saint-Esprit en nous. A więc jedna z rzeczy, którą potrzebujemy jako Kościół, to z pewnością być wypełnieni Bożą obecnością i Jego Świętym Duchem. Donc une des choses que nous avons besoin, c'est sans doute d'être rempli de la présence de Dieu et de son esprit. A więc też często śpiewamy, modlimy się: Duchu Święty, wstąp, odnów nas. Donc souvent nous chantons et nous prions Saint-Esprit descend et renouvelle nous. Wiele razy czytamy słowo: Duchu Święty, potrzebujemy, przyjdź, wypełnij moje życie. Nous lisons la parole: Saint-Esprit viens et remplis ma vie. A więc tutaj teraz przychodzi taki punkt. Donc ici, y a un point qui Czy arrive. Chcesz być wypełniony Duchem Świętym? Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Czy chcę być dzisiaj wypełniony Duchem Świętym? Est-ce que moi je veux être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui? Czy chcę, aby Duch Święty mnie prowadził przez moje życie? Est-ce que je veux que l'Esprit Saint me guide dans ma vie? I to jest odpowiedź, na którą każdy z nas powinien sobie sam odpowiedzieć. I donc chacun doit répondre pour soi-même. Ale Słowo Boże nam mówi, że Kościół powinien być wypełniony Duchem Świętym. Mais la parole de Dieu nous dit que l'église doit être remplie du Saint-Esprit. Kościół nie pójdzie dalej. L'église ne va pas avancer. A więc są też takie rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, w życiu Kościoła. Donc il y a des choses aussi qui arrivent dans notre vie, dans la vie d'église. Znaki i cuda. Les signes prodiges. Znaki i cuda. Les signes de prodiges. Kto z was lubi widzieć znaki i cuda? Qui d'entre vous veut voir des signes de prodiges? Wszyscy lubimy widzieć znaki i cuda. Amen. Chcemy widzieć znaki, potężne znaki, chcemy widzieć potężne cuda. Nous voulons voir des signes de miracles. A ja chcę wam powiedzieć, et moi je veux vous dire, że ja w swoim życiu widzę znaki i cuda. Que moi dans ma vie je vois des signes widzę de miracles. Boga, który zmienia ludzi. Je vois un Dieu qui change widzę des gens. Boga, który nie przekreśla ludzi. Je vois un Dieu qui ne barre pas les gens. Widzę Boga, który nie stoi tak bardzo daleko, nieosiągalny jest dla ludzi. Je vois un Dieu qui n'est pas trop loin pour les Widzę gens. Boga, który wychodzi naprzeciw ludzi. Je vois un Dieu qui sort devant les gens. Widzę Boga, je vois un Dieu, który odpowiada na modlitwę Kościoła. Qui répond pour la prière de l'église. I wierzę, że to jest dopiero początek, to w co Bóg nas prowadził. Et je crois que c'est seulement le début ce que Dieu a nous prépare. Bo cel jest potężny. Car le but est énorme. Cel jest tam. Et le but I est là-bas. Chcemy zapłacić cenę. Et on veut I będziemy payer le płacić prix. Cenę et nous allons payer le prix autant que l'église. Kiedy Jezus przyszedł na tą ziemię, quand Jésus est venu sur la terre, i chodził po tej ziemi, il marchait sur la terre. A więc był tam też Jan. Donc il y avait aussi Jean. I Jan miał swoich uczni. Jean avait ses disciples. I pewnego dnia, et un jour, zaczęła rozchodzić się wieść. Ils ont commencé à entendre, że dzieją się znaki i cuda. Que y a des signes, des miracles. Że ludzie są uzdrawiani. Que les gens sont guéris. Że chromi, ich skóra jest uzdrawiana. Que des lépreux guérissent. Gdzie ludzie, którzy mieli demona, a demony wychodziły, uciekały. Que les démons sont chassés. I Jan. I Jean. Powiedział coś takiego. Il a dit quelque chose ainsi. Idźcie, zapytajcie się. Allez et demandez. Idźcie, dowiedzcie się. Allez et apprendre. Czy to jest ten? Est-ce que c'est czy celui? To jest ten Jezus Chrystus? Si c'est celui, c'est Jésus Christ. A więc czytamy również w Mateusza 11 rozdziale. Donc nous lisons dans Matthieu chapitre 11. Czytamy o dokonaniach Jezusa. Nous lisons ce que Jésus a fait. I wiele razy jest tak, że modlimy się również o rzeczy i pragniemy widzieć jeszcze potężniejsze cuda i dzieła, które Bóg chce czynić. Plusieurs fois nous prions et nous voulons voir encore plus des grands miracles que Jésus veut accomplir. I nazwałem to tak znaki, które będą towarzyszyć Kościołowi. Et donc je l'ai appelé les signes qui vont accompagner l'église. A więc coś, co będzie widoczne. Quelque chose qui sera visible. I czytamy tak, od wersetu 2 do 6. Nous lisons à partir du verset 2. I dokonania Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem: czy to ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego?
Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou nous devons en attendre un autre ?»« Idźcie, donieście Janowi, odpowiedział im Jezus, o tym, co widzicie i słyszycie. » Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z was wystają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, le lépreux sont purifiés, le sourd entend, le mort ressuscite de la Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Kochani, aby móc zobaczyć te wszystkie rzeczy w kościele. Mais bien aimé pour pouvoir toutes ces choses à l'église. To kościół powinien być wypełniony Duchem Świętym. L'église doit être remplie du Saint-Esprit. Wypełniony Bożą miłością. Rempli de l'amour de Dieu. I jednością. Et l'unité. Jeśli nie będzie jedności, miłości Ducha Świętego, s'il n'y aura pas l'unité, l'amour et l'Esprit Saint, ten tekst zostanie tylko pustym tekstem na kartce. Ce fragment sera juste un fragment de la parole. Ale jeśli kościół jest wypełniony Duchem Świętym, miłością, jednością, mais si l'église est remplie avec l'unité, l'amour et l'Esprit Saint, to słowo staje się tak bardzo realne i bardzo żywe w naszym życiu. Cette parole devient réelle. Réel et vivant dans notre vie. Przez wiele lat, pendant plusieurs années, jako kościół modliliśmy się o różne rzeczy. En tant que l'église, nous avons prié pour différentes choses. I wiecie, i ostatnio rozmawialiśmy między sobą, liderami. Et vous savez, dernièrement, nous avons parlé entre des leaders. I doszliśmy do takiego wniosku. Et nous sommes arrivés à une conclusion. Że wiele lat modliliśmy się, aby Bóg nas używał. Que nous avons prié pendant des années que Dieu puisse nous utiliser. I ciągle czuliśmy się niegotowi. Et on se sentait toujours pas prêt. A więc modliliśmy się, ale ciągle czuliśmy się niegotowi. Donc on priait, mais on se sentait toujours pas prêt. I zostawało to na modlitwie i nic nie robiliśmy. Et donc on s'arrêtait à la prière et on faisait rien d'autre. No robiliśmy, spotykaliśmy się, mieliśmy nabożeństwa, różne rzeczy robiliśmy, głosiliśmy indywidualnie. Oui, bien sûr, on faisait quelque chose, on avait des cultes, on priait, on faisait des réunions. Ale kiedy przyszedł koronawirus, mais quand le coronavirus est arrivé, może zapominamy o nim, qu'on commence à l'oublier, Duch Święty i Bóg nam pokazał, co mamy zrobić jako Kościół. Saint-Esprit nous a montré qu'est-ce que nous devons faire autant que l'Église. I zaczęliśmy robić wszystko, co odwrotnie niż powinniśmy i mogliśmy. Et donc on a commencé à faire tout à l'envers par rapport à ce qu'on pouvait. Zaczęliśmy wychodzić. On a commencé à sortir. Na ulicę, gdzie nikogo nie było. Dans les rues où il y avait personne. Gdzie nie było Czerwonego Krzyża. Où il y avait pas la Croix Rouge. Gdzie nie było innych społeczności. Où il y avait pas d'autres assemblées. Ale tam był nasz kościół. Mais notre église y était. I wyszliśmy do ludzi. Et nous sommes sortis vers les gens. Rzecz. Je vais vous dire że quelque kiedy chose. Wyszliśmy, quand on est sorti, to Bóg zaczął nas wtedy przygotowywać i nauczać. Alors Dieu a commencé à nous préparer, à nous enseigner. I dla mnie to pokazuje, że możesz wiele lat modlić się o przygotowanie. Et ça me montre que tu peux prier pendant des années pour être prêt. Wiele lat możesz modlić się, aby Bóg ciebie używał. Tu peux prier pendant des années pour que Dieu puisse t'utiliser. I miną lata. Et les années vont passer. A nic się nie zmieni w twoim życiu. Il y a rien qui va changer dans ta vie. Ale w momencie, kiedy zrobisz krok wiary. Mais au moment où tu vas faire un pas de foi. Krok wiary. Un pas tak de jak foi, zrobił to Piotr. Comme Pierre l'a fait. Piotr zrobił potężny krok wiary. Pierre a fait un pas de foi énorme. Wszyscy się trzęśli. Tout le monde avait peur. Zobaczyli kogoś idącego po wodzie. Ils ont vu quelqu'un qui marchait sur l'eau. Panie, Jezu. Jeśli to jesteś ty, każ mi przyjść do siebie. Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi. Jeśli to jesteś ty, każ mi przyjść do siebie. Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi. I co Jezus powiedział? Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Przyjdź. Viens. I Piotr co zrobił? Wyszedł z łodzi. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du bateau. On szedł po wodzie. Il a marché On sur doszedł do Jezusa. Il est arrivé jusque Jésus. A w momencie, kiedy się zląkł i zaczął tonąć, topić się, et au moment où il a eu peur, il a commencé Jezus à se noyer, go chwycił za rękę. Jésus l'a attrapé par la main. I wiecie, co zrobił? Et vous savez ce qu'il a fait? Z powrotem z nim wrócił do łodzi. Il est rentré avec lui dans le bateau. To jest zrobienie kroku wiary. C'est le fait de faire un pas de foi. A więc Panie, jeśli ty tam jesteś. Donc Seigneur, si tu es présent là-bas. Jeśli ty chcesz mnie tam używać, każ mi przyjść do siebie. Si tu veux m'utiliser là-bas, ordonne-moi de venir vers toi. Pokaż mi cel. Montre-moi un but. Celem Piotra.
Le but de Pierre stało się ustać obok Jezusa na wodzie. Est devenu de se mettre à côté de Jésus sous l'eau. I to był jego cel. Et c'était son but. Dotrzeć do Jezusa. Arriver jusque Jésus. Coś, co jest niemożliwe. Quelque chose qui est impossible. Ja wiele razy próbowałem chodzić po wodzie. Plusieurs fois j'ai essayé de marcher sur l'eau. Vraiment. Za każdym razem, jak jestem nad morzem, à chaque fois que je suis à la mer, to robię taki krok. Alors je sais staję na brzegu. Je suis sur le bord. I tak słyszę, może tym razem się uda. Et je me dis peut-être que cette fois-ci ça va marcher. I tak się nie udało. Non, ça n'a pas marché. Tak słyszę, jak to jest? Et je me suis dit, mais comment? Może wy tego nie robicie? Ja tak robiłem wiele razy. Peut-être que vous n'avez pas essayé, mais moi j'ai essayé plusieurs fois. Nikomu o tym nie mówiłem jeszcze. Je jamais dit. Ale naprawdę za każdym razem, jak jestem nad morzem, próbuję chodzić. Mais à chaque fois que je suis à la mer, j'essaie de marcher. Żeby poczuć, jak to jest. Pour pouvoir sentir. Jeszcze, może nigdy nie udało się, bo Jezus mnie nie zawołał. Peut-être que ça n'a jamais marché car Jésus ne m'a pas appelé. Ale próbowałem. Mais j'ai essayé. Uda się, tak. Mamy wiarę i wierzymy. Jak mi się uda, to wam zrobię selfie. Nous avons la foi et si un jour ça va marcher, je vais faire un selfie. Dzisiaj mamy taką super technologię, możemy sobie zrobić zdjęcie. Aujourd'hui nous avons une technologie ainsi on peut tak, faire podzielić une photo się. Et partager. Także może w niedługim czasie, jak będzie ciepło, to wstawię takie selfie. Donc peut-être bientôt quand il fera beau, j'aurai un selfie ainsi. Celem Piotra było dotrzeć do Jezusa. Et donc le but de Pierre c'était d'arriver à Jésus. Celem Piotra. Le but de Pierre. Było dotrzeć do głosu, który go woła. C'était arriver à la voix qui l'appelle. Do Jezusa, który mówi przyjdź do mnie. À Jésus qui lui dit viens vers moi. A więc dzisiaj jako Kościół. Donc aujourd'hui en tant que l'Église. My powinniśmy wypatrywać Chrystusa. Nous devons chercher Jésus-Christ. I prosić go, Panie, każ mi przyjść do siebie. Et lui demander Seigneur, ordonne-moi de Panie venir Jezu, vers chcę toi. Do ciebie przyjść, pozwól mi dotrzeć do ciebie. Seigneur Jésus, je veux arriver à toi, permets-moi. I kiedy usłyszysz, przyjdź. Et quand tu vas entendre, viens. To nie bać się. Ne pas avoir peur. Że może zacznę tonąć. Que je vais peut-être commencer à me noyer. Może mi się nie uda. Peut-être que je ne vais pas y arriver. Jako Kościół wiele lat my tak chcieliśmy przyjść. Autant que l'église pendant des années on voulait venir. W różnych dziedzinach. Dans plusieurs domaines. Nigdy nie poszliśmy. I on a jamais fait le pas. Nie wyszliśmy z tej barki. On n'est jamais sorti de cette barque. Ale w momencie, kiedy wyszliśmy z tej barki, mais au moment où on est sorti de la barque, to dzisiaj możemy widzieć wielkie błogosławieństwo. Aujourd'hui on peut voir une grande bénédiction. Możemy zobaczyć błogosławieństwo Kościoła na zewnątrz. On peut voir la bénédiction de l'église à l'extérieur. Kościoła, który jest zachęceniem dla innych. Une église qui est un encouragement pour les autres. To nie znaczy, że jesteśmy lepsi. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. Dzisiaj, kiedy dzieliłem się słowem, powiedziałem, jesteśmy na samej dole listy kościołów. Donc, aujourd'hui, quand j'ai partagé la parole, j'ai dit que nous sommes vraiment en bas de la liste de toutes les églises. Dlatego, że popełniamy wiele błędów. Car nous faisons i będziemy popełniać błędy. Et nous allons encore faire des fautes. Ale chcemy iść za Jezusem. Mais on veut suivre Jésus. Chcemy dotrzeć do miejsca, do którego On nas powołuje. Et on veut arriver à l'endroit là où il nous appelle. Jako Kościół współczesny. Autant que l'église contemporaine. Mamy to samo powołanie, takie samo, jakie otrzymał pierwszy Kościół. Nous avons la même appel que la première église a reçu. A więc pierwszy Kościół otrzymał, jego powołanie było i wizją dotrzeć z Ewangelią na cały świat. Donc l'appel du première église c'était d'arriver avec l'évangile partout dans le monde. I chrząc ludzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. En baptisant les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. I to było powołanie pierwszego Kościoła. Et c'était l'appel du première église. A więc tydzień temu czy mówiliśmy teamu Bożego, Bożej grupy ludzi. Comme on disait la semaine passée, la team de gens de Dieu. Jako Kościół dzisiaj. Tant que l'église aujourd'hui. Wiecie co, mamy te same problemy, tak jak miał ten pierwszy. Nous avons le même problème comme la première église. I myślę, że największy problem, jaki był w pierwszym kościele. Et je pense que le problème le plus grand dans la première église. Było nie do końca wykorzenienie grzechu ze swojego życia. C'était que le péché n'était pas déraciné jusqu'au bout dans la vie des gens. A więc słyszymy i czytamy w listach. Donc nous entendons, nous lisons dans les lettres. Wiele listów napomnień. On lit plusieurs lettres où il y a de potrząśnięcia kościoła, potrząśnięcia ludzi. De mots où l'église est agitée. A więc widzę i żyjemy w takich czasach, gdzie ten problem jest, to jest grzech. Donc nous vivons et nous voyons nous vivons dans les temps où il y a un problème et ce problème c'est le péché. Gdzie często ten grzech jest tak bardzo łagodny, spokojny, wytłumaczony.
que ce péché est expliqué d'une manière simple. I ludzie są ekspertami, aby wytłumaczyć grzech. Et donc les gens deviennent des experts pour pouvoir excuser son péché. Ale dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że grzech oddziela ludzi od Boga. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que le péché sépare les gens de Dieu. I grzech powoduje, że człowiek przestaje kochać Boga. Et le péché fait que l'homme arrête de aimer Dieu. Przestaje kochać bliźniego. Il arrête de aimer son prochain. I często jest tak, że człowiek, który grzeszy świadomie, zaczyna zauważać wszystkie błędy innych ludzi, którzy są wokół. Et souvent, quelqu'un qui pêche commence à voir le foot des gens qui sont à côté. A więc w tym bracie widzę to, w tej siostrze widzę to, widzę to, widzę tamto. Alors, dans cet frère, je vois ça, chez sa sœur, cette sœur, je vois ça, là, je vois autre chose. A następnie biorę swoje zabawki i idę z tej piaskownicy, bo mi tutaj już nic nie pasuje. Et ensuite, je prends mes jouets et je m'en vais, car je n'aime plus. A więc grzech, z którymi walczymy. Donc le péché qu'on essaye de combattre. Ja tak samo walczę każdego dnia. Moi aussi, je me bats tous les jours. A więc Kościół, który wchodzi w proces uświęcania. Donc l'église qui rentre dans un processus de sanctification. A więc Kościół, który się uświęca. Donc une église qui se sanctifie, qui veut être plus près de Dieu. Czy jestem bliżej Boga, si je suis plus près de Dieu, tym bardziej widać wszystkie plamy na mojej szacie. Alors au plus on voit toutes les taches sur mes vêtements. Czy bliżej jesteś światła, to widzisz każdy brud. Au plus près tu es de la lumière, au mieux on voit toute la saleté. I właśnie tak jest, kiedy podchodzimy do Boga. Szczerze podchodzimy do Boga. Et c'est ainsi quand on vient sincèrement vers Dieu. Możemy zobaczyć to, jak On nas widzi. On peut voir comment lui nous voit. I pozwolić mu, aby zmieniał nasze życie, dał nam siłę, żeby zmienić nasze życie. Et lui permettre pour qu'il puisse changer notre vie et qu'il nous donne la force pour le changement. Problemy pierwszego kościoła były też takie, że byli pewni ludzie. Le problème de la première église c'était qu'il y avait des gens, którzy byli manipulatorami, qui manipulaient, którzy wykorzystywali, qui profitaient, i którzy głosili swoją Ewangelię, et qui prêchaient leur propre évangile, a nie Ewangelię Jezusa Chrystusa, et pas l'évangile de Jésus-Christ, którzy budowali swoje imię, qui baptisaient leur propre nom, swoje królestwo, leur propre royaume, a nie królestwo Jezusa Chrystusa, et pas le royaume de Jésus-Christ. Dzisiaj również możemy widzieć te rzeczy wokół nas. Aujourd'hui aussi on peut voir toutes ces choses autour de nous. Ludzie, instytucje, pewne organizacje, le gens, les institutions, les organisations, którzy budują swoje imię, qui essayent de bâtir leur propre nom, którzy głoszą swoją Ewangelię, swoje królestwo, qui prêchent leur propre évangile, leur royaume. Jaki jest cel tego? C'est quoi leur but? Cel tego głoszenia jest, aby odwieść i odciągnąć jak najdalej ludzi od Boga. Le but c'était de éloigner les gens le plus loin de Dieu. I taki jest właśnie cel. Et c'est ça le but. I z takimi problemami pierwszy kościół się wzmagał. Et donc avec ce genre de problème, le premier église a dû combattre. I dzisiaj również zmagamy się też z tymi problemami. Et c'est pareil aujourd'hui. Jednym z największych problemów, un des plus grands problèmes, to są ludzie, którzy są w kościele. C'est les gens qui sont présents à l'église. Może nie jest problem, ale to wynika z tego, że człowiek chce dalej żyć w grzechu. C'est peut-être pas un problème, mais c'est le fait que les gens veulent continuer à vivre dans le péché. To są osoby, które nie mają pragnienia, aby być wypełnionym Duchem Świętym. C'est les personnes qui n'ont pas le désir d'être remplies du Saint-Esprit. Takie osoby często stają się hamulcem. Et ces personnes deviennent un frein. Takim hamulcem ręcznym. Un frein à main. Niby jedziemy, ale ciągle gdzieś tam nas ktoś trzyma i... Oui, soi-disant on avance, mais on roule, mais il y a quelqu'un qui nous arrête. A później odpada koło. Et puis le roue tombe. Mój dziadek. Mon grand frère. Miał trabanta. Il avait une vieille voiture. To wie z was, jak wygląda trabant. Est-ce que vous savez une voiture qui... Jak on go odpalał. Quand il faisait démarrer la voiture, on voyait plus rien. Jedna wielka chmura dymu. Il y avait un nuage de fumée. I kiedyś jechaliśmy z dziadkiem. Donc une fois on roulait avec mon grand-père. Do Moniek.
w harmonii. I otworzyła nam się maska w trakcie jazdy. Et les capots s'est ouvert pendant qu'on roulait. I pamiętam, to był wielki stres. Et c'était un grand stress. Dziadek gdzieś tam się zatrzymał. Mon grand-père il s'est arrêté quelque part. Il s'est énervé. I później chyba Andrzej dalej jechał. Et je pense qu'après c'est mon frère qui conduisait. Dziadek nie był w stanie. À conduire car mon grand-père n'était plus capable. I pewnego dnia dziadek pojechał na przejażdżkę. Et donc un jour mon grand-père il est parti faire un tour. No i pojechał dziadek. Alors il est parti. Wrócił. Il est retourné. A tam taki, no jak to nazwać, brzydki zapach, smród. I ja wie, ça sentait vraiment mauvais. Tak, coś jakby się paliło. Comme si quelque chose brûlait. Ale tam już prawie się paliło. Et donc ça brûlait presque. I wyszedł dziadek z auta, trzasnął drzwiami i zaczął, wiecie, wsypać na te auto. Et donc mon grand-père, il est sorti de la voiture, il a claqué la porte et il a commencé że ta auto nie jedzie, że ono nie przyspiesza. Sur la voiture, que la voiture n'avance pas. A z tyłu aż czerwone koła były. I derrière le roue était presque rouge. On po prostu jechał na hamulcu ręcznym. Tout simplement, il roulait avec le frein à main. I był taki zły. Il était tellement fâché. Że ten samochód znów nie jedzie. Que cette voiture n'avançait pas. Ja pamiętam, jako mały chłopiec, oni ciągle go reparowali. Je me souviens qu'ils étaient tout le temps en train de réparer cette voiture. To jakiś silnik, to. I ten samochód non stop był reparowany. Soit le moteur, soit autre chose, il était tout le temps en réparation cette voiture. Wiecie, nie da się jechać, kiedy będziesz jechać na ręcznym. Vous savez, on ne peut pas avancer quand le frein à main tire. Ty pojedziesz. Tu vas, ale się zmęczysz. Rouler, mais tu vas i dojdzie moment taki, że coś odpadnie. Et donc, à un moment donné, quelque chose va tomber. W przypadku mojego dziadka koła nie odpadły, bo przyjechał w dobrym momencie. Dans le cas de mon grand-père, les roues ne sont pas tombées car il est rentré au bon moment. A więc życie bez Ducha Świętego jest takim podążaniem do przodu na ręcznym. Donc la vie sans Esprit Saint, c'est comme si on essayait de rouler en mettant le frein. Hamulcem. En tirant le frein à main. A więc potrzebujemy być wypełnieni Duchem Świętym. Donc nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Aby nie być blokadą. Pour ne pas être un blocage. Aby nie blokować Ducha Świętego. Pour ne pas bloquer Saint-Esprit. Aby pozwolić, że Duch Święty swobodnie mógł się poruszać wśród nas. Pour pouvoir permettre à l'Esprit Saint de s'agiter entre nous. Bo Słowo Boże mówi, że Duch Święty działa w nas. Car la parole dit que l'Esprit Saint agit en nous, dla nas, pour nous, przez nas, et à travers dla de nous, którzy są wokół nas, pour tous ceux qui sont autour de i nous. To jest rola Ducha Świętego. Et c'est le rôle de Saint-Esprit. A więc jako Kościół nie blokujemy go. Donc autant que l'Église, on ne doit pas bloquer Saint-Esprit. W Kościele Église. Będzie przejawiać się moc. Dans l'Église, on verra la puissance. A więc czytamy w Efezjan 3:20. Nous lisons dans Ephésiens 3:20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki. A celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. A więc widzimy tutaj Boga, który działa w mocy. Donc nous voyons ici Dieu qui agit dans la puissance. I Bóg chce działać w twoim życiu dzisiaj w mocy. Et Dieu veut agir dans ta vie dans la puissance. I może jesteś na tym miejscu i mówisz, wow, ale we mnie tak nie jest. Et peut-être que tu es là et tu dis, mais chez moi ça ne marche ale pas. Ale ja nie jestem gotowy. Je ne suis pas prêt. Ja nie skończyłem studiów, nie przygotowałem się. Je n'ai pas fait des études, je ne suis pas prêt. Może niedawno oddałem swoje życie Jezusowi i podążam za Jezusem i tak ciągle mam jakieś trudności. Peut-être que ça fait pas longtemps que j'ai donné ma vie à Jésus et j'essaie de le suivre, mais j'ai que des problèmes. Słowo mówi, że on chce cię prowadzić w mocy. La parole dit que il veut te guider dans la puissance. Jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, jaką mogę zrobić, to dziś powiedzieć: Panie, oto jestem. La seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est de dire: Seigneur, voici Panie, je suis. Panie, dzisiaj stoję przed tobą. Seigneur, aujourd'hui je suis devant toi. Weź mnie takim, jakim jestem. Prends-moi comme je suis. Weź mnie takim, jakim jestem. Prends-moi comme je suis. Bo wiele razy próbujemy naprawić swoje życie. Car plusieurs fois on essaye d'arranger notre vie. I latami naprawiamy, aby żeby być gotowym. Et on le fait pendant des années pour être prêt. I mijają lata, a nasze życie nadal nie jest gotowe. Et donc les années passent et notre vie n'est toujours pas prêt. Chcę ci powiedzieć, że Bóg chce cię takim, jakim jesteś. Je veux te dire que Dieu te veut comme tu es. On chce cię takim, jakim ty dzisiaj jesteś. Il te veut comme tu es aujourd'hui. Jedyna rzecz to ustać przed nim, powiedzieć: Panie, używaj mnie, weź mnie takim.
La seule chose c'est se mettre devant Dieu et dire Seigneur, prends-moi comme je suis. Poddaję się dla ciebie. Je m'abandonne en toi. A więc temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko. Niech temu będzie chwała. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons. A więc o wiele więcej. À lui la gloire. Donc plus que. O wiele więcej. Beaucoup plus. Niż ponad to wszystko. Beaucoup plus au-delà de. O co prosimy lub o czym myślimy. De ce que nous demandons ou nous pensions. A Słowo Boże mówi, szukamy tego, co jest w górze. Et la parole de Dieu dit, nous cherchons ce qui est au ciel. My nie szukamy tego, co jest na dole. On ne cherche pas ce qui est en bas. Ale szukamy tego, co jest Boże. Mais on cherche ce qui vient de Dieu. To, co jest Mu miłe. Ce qui lui plaît. Tego szukamy. C'est ce que nous cherchons. Każdego dnia szukamy chaque Bożą jour. Wolę. Nous cherchons la volonté de Dieu. Zadam wam pytanie. Je vais vous poser une question. Ale nie odpowiadajcie. Mais répondez pas. Nie podnoście rąk. Ne levez pas la main. Niektórzy z was nie podnoszą, ale tak, żeby nie podnieść, żeby się nie wyrwać. Ja donc, tak robię. Donc ne levez pas la main. Kto z was? Qui d'entre vous? Każdego dnia mówi modlitwę pańską. Chaque jour dit la prière notre Père. Wielu z nas każdego dnia mówi tą modlitwę. Beaucoup d'entre nous prient de cette façon chaque jour. My nauczyliśmy nasze dzieci, aby to mówiły. Kiedy modlimy się, to modlimy się modlitwą pańską. Nous avons appris à nos enfants de prier avec cette prière. I tam w tej modlitwie, kiedy mówisz ją codziennie, et quand tu dis cette prière tous les jours, rano, czy le wieczorem, matin, ou le soir, to mówimy, Panie, dzieje się Twoja wola. Nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu na ziemi jak w niebie. Ici sur la terre comme au ciel. A więc ja zgadzam się i proszę Cię, Panie, aby Twoja wola się działa w moim życiu. Donc, Seigneur, je suis d'accord et je te demande que ta volonté arrive dans ma vie. Nie moja wola. Pas la mienne. Ale Twoja wola. Mais la tienne. Bo nasza wola. Car notre czasami volonté jest bardzo wiele mocno wroga Bogu. Notre volonté souvent est contre Dieu. I przeciw niemu właśnie, tak jak powiedziała Contre Adosia. Dieu. Ale niech się Twoja wola dzieje w moim życiu, Panie. Mais que ta volonté se fasse dans ma vie, Seigneur. I często modlimy się. Et souvent nous prions. Często czy śpiewamy. Ou nous chantons. I czy zadajemy sobie pytanie, czy wgłębiamy się w to, co mówimy, czy zagłębiamy się. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que on approfondit ce qu'on dit? Czy po prostu to robimy, bo tak zostaliśmy nauczeni, to taki potok słów. Ou on le fait tout simplement car on nous a appris de prier ainsi et on dit juste de paroles. Jezus powiedział, nie bądźcie wylewni. Et Jésus a dit ne parlez pas trop. Nie bądźcie jak wielomówni. Ne disait pas beaucoup de choses. Ale kiedy modlisz się, myśl. Mais quand tu pries, pense. Bo Bóg słyszy. Car Dieu entend. Kiedy przychodzą do nas dzieci, quand les enfants i są małe, nous, elles sont petites, one szybko czasami chcą coś powiedzieć. Elles veulent dire quelque chose très i tak vite. mówią. Donc elles parlent. I czasami rodzice mówią, dobra, poczekaj, powoli. Et donc les parents disent parfois, attends, doucement. I zwłaszcza jak się bawią i gdzieś coś się stanie i przybiegną i tak w emocjach. Et donc surtout quand ils sont en train de jouer, il arrive quelque chose, donc ils arrivent avec tous leurs émotions. I jako rodzice nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Et autant que parents n'est pas capable de comprendre. A więc co robimy? Uspokój się. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur demande de se calmer et parler calmement. Myślę, że czasami przychodzimy tak do Boga jak takie małe dzieci. Et je pense que parfois nous arrivons aussi comme ça vers Dieu. A tra ta 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 i tam i tak szybko i już i amen, alleluja. Oui, bla 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 et très vite et amen, alleluja. Tra ta ta. Tra ta ta. Sprawdzamy naszego tłumacza. On vérifie le traducteur. Także, chwała Bogu, dziękujemy Gosiu, że jesteś. Merci. Tak. Nie. I to jest tak, że przychodzimy czasami z taką postawą do Boga, ale Bóg nie chce tego. Et donc parfois on arrive comme ça devant Dieu, mais il ne le veut pas. Hein. Bóg chce, abyśmy do niego przychodzili, Dieu z nim rozmawiali, qu'on arrive vers lui, mówili qu'on lui parle, i słuchali, qu'on parle et qu'on écoute. Bo Bóg odpowiada. Car Dieu répond. Ale czasami chcemy tak dużo mówić, mais parfois on veut dire tellement nawet nie pozwalamy jemu dać czasu na to, żeby on odpowiedział. Qu'on lui donne pas le temps pour qu'il puisse répondre. A Bóg chce odpowiadać. Et Dieu veut répondre. Słowo Boże mówi, jesteśmy Jego dziełem. Donc la parole dit que nous sommes sa créature. A więc jesteśmy dziełem Boga. Nous sommes l'œuvre de to, Dieu. Że dzisiaj jesteś w tym miejscu, le fait que tu es présent aujourd'hui, to znaczy, że jesteś częścią Bożego ciała. Ça veut dire que tu es une partie du corps de Jésus. Że zapragnęłeś pójść za Jezusem. Que tu as eu le désir de suivre Jésus. I to jest Boże dzieło.
Et c'est l'œuvre de Dieu. To nie jest dzieło ludzkie. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Dlatego, że zostaliśmy stworzeni w Chrystusie. Car nous sommes créés en Jésus-Christ. Do czego? Pourquoi? Do robienia dobrych czynów. Pour faire de bonnes choses. Do tego nas Chrystus stworzył. C'est pour ça que do tego Jésus Bóg nous a stworzył créé. Dzieło Eklezja, Kościoła. C'est pour ça Dieu a créé Ecclésie, l'Église. A więc jestem dziełem Boga. Donc je suis un œuvre de Dieu. Jestem w części jego planu. Je suis dans son plan. I wiem, że zostałem stworzony. Et je sais que j'ai été créé. Aby zanosić Ewangelię i czynić dobro wokół mnie. Pour apporter l'évangile et faire du bien autour de moi. W nim też. En lui aussi. Otrzymaliśmy potężne dziedzictwo. Nous avons reçu un grand héritage. Jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga. Comme ceux qui en sont qui sont consacrés à l'œuvre de Dieu. A więc otrzymaliśmy. Donc nous avons i dzisiaj reçu, bierzemy to. Et on le prend i dzisiaj jako Kościół bierzemy to. Aujourd'hui, en tant que l'église, i zgadzamy się, prenons, mówimy, Panie, prowadź nas dalej. Et on dit, Seigneur, nous sommes d'accord, guide-nous. I tam czytamy, który czyni wszystko zgodnie z jego wolą. Et nous lisons donc qui fait tout avec sa volonté. A więc to, że dzisiaj jestem na tym miejscu. Donc le fait que je suis présent aujourd'hui ici. Wiem i przyjmuję, że to jest wola Boża. Je sais et je le reçois que c'est la volonté de Dieu. Wierzę, że jestem częścią Kościoła. Je crois que je suis une partie de l'église. Współczesnego Kościoła. De l'église contemporaine. Który powinien jak najwięcej odbierać to, co Bóg zaplanował dla nas. Qui doit recevoir le plus de ce que Dieu a préparé pour nous. Ale sam tego nie osiągnę. Mais à moi tout seul je ne vais pas y arriver. I ty sam też tego nie osiągniesz. Et toi non plus. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. C'est pour ça nous avons les uns les autres. Potrzebujemy siebie, aby budować. Nous avons besoin les uns les autres pour bâtir. Aby się wspierać. Pour s'encourager. Aby się ukochać, miłować. A kiedy ktoś nie daje rady, aby oprzeć się o czyjeś ramię i iść dalej do przodu. Et s'il y a quelqu'un qui n'arrive plus de pouvoir s'appuyer sur l'épaule de quelqu'un et continuer à avancer. Wiecie, czasami są doliny i wyżyny. Vous savez, parfois il y a des vallées et des montagnes. Są tacy, którzy są bardzo sprytni, mocni. Il y en a qui sont forts. I którzy szybko potrafią wdrapać się na górę. Et qui arrivent à avancer très vite. I myślę, że dzisiaj wśród nas jest taki brat. Et aujourd'hui, je pense que parmi nous il y a un frère. Który by mógł nam powiedzieć wiele o tym. Qui pourrait nous en parler beaucoup. O linach. De cordes. Ci, którzy wchodzą tam na górę. Mais ceux qui montent là-haut, mają bardzo odpowiedzialną pracę. Ils ont un travail très responsable. Bo muszą przygotować mocowania. Car ils doivent préparer de les accroches. Les accroches. Aby wpiąć w nią linę. Pour pouvoir attacher la ligne. I aby ci, którzy idą z tyłu, pour que ceux qui marchent derrière, wejść za nimi. Puissent en sécurité monter en haut. I to jest Kościół. Et ça c'est l'église. Kościół, który idzie na górę. L'église qui monte, który wpina zabezpieczenia, qui met des accroches, i który, który zaczepia linę i następnie rzuca ją niżej, et qui accroche le cordon pour le lancer ensuite plus bas, aby móc osiągnąć najwyższe szczyty, pour pouvoir arriver au plus grand sommet, potrzebna jest ekipa, która gra w jedności. Nous avons besoin d'une équipe qui joue ensemble. Nie jesteś w stanie osiągnąć szczytu sam. Tu ne peux pas arriver à toi tout seul. Nie jesteś w stanie zwyciężyć, wygrać meczu sam. Tu ne peux pas gagner un match à toi tout seul. Nie jesteś w stanie zwyciężyć. Żaden bokser nie byłby w stanie zwyciężyć, gdyby nie miał zaplecza trenerów za sobą. Aucun boxeur pourrait gagner s'il n'avait pas des entraîneurs derrière lui. Nawet jeśli go widzimy samego na ringu. Même si on le voit lui tout seul sur le ring. Ale on ma olbrzymie zaplecze za swoimi plecami. Mais derrière il y a des gens, des entraîneurs. Ludzi, którzy go wspierają. Les gens qui l'encouragent. Którzy byli gotowi się poświęcić dla jego zwycięstwa. Qui ont été capables de se sacrifier pour qu'il puisse gagner. I dzisiaj zadam pytanie. Et aujourd'hui je pose la question. Kościele, czy jesteś w stanie poświęcić swoje życie, aby ktoś mógł wygrać? L'église, est-ce que tu es capable de sacrifier ta vie pour que quelqu'un puisse gagner? Czy dzisiaj jesteś w stanie poświęcić swój czas? Est-ce que tu es capable de sacrifier ton temps? Aby osoba, która jeszcze nie zna Chrystusa, mogła wygrać swoje życie. Pour que la personne qui ne connaît pas encore Jésus puisse gagner sa vie. Wygrać mecz. Gagner le wejść match. Na szczyt. Monter au sommet. Jest to możliwe. Et c'est possible.
jeśli wspólnie razem będziemy pracować. Si ensemble nous allons travailler dans l'unité. A więc cel i poświęcenie. Donc le but et le sacrifice. Jest to nasza charakterystyka. C'est notre caractéristique. Bo mamy cel. Car nous avons un but. I chcemy się poświęcić. Et on veut se sacrifier. Aby pomóc. Pour aider. Aby wyjść naprzeciw. Pour sortir devant. I wyrywać ludzi, którzy dzisiaj idą na zatracenie. Et arracher les gens qui aujourd'hui vont dans la perdition. Będziemy modlić się. Nous allons prier. My kochamy się modlić. Nous aimons prier. My kochamy się modlić. Nous aimons prier. Bo Bóg odpowiada na modlitwę. Car Dieu répond bo pour wiele la prière. Razy widzieliśmy w naszym życiu, jak Bóg odpowiada. Car plusieurs fois nous avons vu dans notre vie comment Dieu répond. Wiele razy czuliśmy na swoim własnym, ja czułem na swoim własnym ciele Boży dotyk. Plusieurs fois j'ai senti sur mon propre corps le toucher de Dieu. Boga, który uzdrawia. Dieu qui guérit. Fizycznie. Physiquement. Jak i, który uzdrawia to, co jest duchowe. Czasami, wiecie, dusza jest skaleczona. Mais aussi un Dieu qui guérit spirituellement. Vous savez, parfois l'esprit peut être blessé. I czasami możesz mieć naprzeciwko siebie człowieka, który pięknie się uśmiecha. Et parfois tu peux avoir en face de toi quelqu'un qui sourit bien. Ale jego dusza woła o pomoc. Mais son esprit appelle à l'aide. Woła, potrzebuje pomocy. Qui appelle, j'ai besoin d'aide. I Kościół właśnie jest. Et l'église? Jest częścią Bożego planu, aby odpowiadać na to. Et une partie du plan de Dieu pour pouvoir répondre à cet appel. Amen. Amen. Kochani, proszę grupę uwielbienia, aby mogło przejść do Mes przodu. Mes bien-aimés, j'invite le groupe de louange devant. Czy dzisiaj jestem w stanie? Est-ce que aujourd'hui je suis capable? Poświęcić się. Me sacrifier. Czy dzisiaj jestem w stanie oddać swoje życie? Est-ce que aujourd'hui je peux donner ma vie? Ale nie tylko w słowach, bo wiele razy możemy, wiele razy obiecaliśmy wiele Bogu. Pas juste en parole, car plusieurs fois nous avons promis des choses à Dieu. Dlaczego to mówię? Dlatego, że sam wiele razy obiecałem Bogu. Pourquoi je l'ai dit? Car plusieurs fois moi-même j'ai promis à Dieu. Ja obiecałem Bogu, że będę lepszym ojcem. J'ai promis à Dieu que je serai un père meilleur. Lepszym mężem. Un mari meilleur. Lepszym bratem. Un frère meilleur. Że będę coś robić lepiej. Que je ferai quelque chose mieux. I tyle razy mu obiecałem. Et plusieurs fois j'ai promis. I wiele razy przychodziłem do swojej żony. Et plusieurs fois je venais vers ma femme. I przepraszałem ją. Et je lui demandais des pardon. Ona mi często mówiła. Elle me disait souvent. Ale ty ciągle przepraszasz. Mais toi tu demandes toujours pardon, mais y a rien qui change. I wiecie, pewnego dnia. Et un jour. Popełniłem znów błąd. J'ai fait une faute. I wiedziałem, że muszę pójść do żony. Et je savais que je dois aller vers ma femme. I wiedziałem, że znów usłyszę od niej. Et je savais que je vais encore entendre. A ty znów przepraszasz i nic się nie zmienia. Mais tu demandes toujours pardon, mais y a rien qui change. I pamiętam, że siedziałem przy stole w kuchni. Et je me souviens que j'étais à table en cuisine. I wiecie, facet rządzi, nie? Et vous savez, c'est l'homme qui. A jeszcze gère. Taki mały. Et moi je me sentais tellement petit. Głowę w dół. J'ai baissé ma tête. I te przepraszam, to tak przez gardło, wiecie, tak nie chciało to wyjść, jakaś blokada powstała. I le pardon ne voulait pas passer par ma gorge. I nagle ból, że znów usłyszę. I le fait que je vais encore entendre. I znów usłyszałem. I j'ai encore entendu. Ale wiecie, co się wydarzyło? Mais vous savez ce qui s'est passé? Podjąłem decyzję. J'ai pris une décision. Że już nie będę przepraszać. Que je ne vais plus demander pardon. Ale że chcę zmienić to, za co przepraszam. Que je veux changer. Ce pourquoi je demande pardon. Często możesz przepraszać Boga. Tu peux aussi demander pardon à Dieu. Siadać przy stole, klęczeć, robić taki bardzo mały. S'asseoir ou se mettre à genoux, devenir tout petit. I z powrotem wracać do tego po twoich przeprosinach. Et ensuite, après, retourner encore une fois la même chose. Może dzisiaj jesteś w kościele. Que peut-être aujourd'hui tu es dans l'église. I widzisz kościół, który idzie do przodu. Et tu vois l'église qui avance. Który mówi o wielu rzeczach. Qui parle de beaucoup który dzieli się wizją, który dzieli się tym, co Bóg położył na serce. Qui partage la vision, qui partage ce que Dieu a mis sur le cœur. Wiele razy sobie mówiłeś, Panie, ale ja obiecuję, że już przyłożę rękę. Et plusieurs fois peut-être tu te dis, mais Seigneur, cette fois-ci je vais mettre ma main. I po raz kolejny mija czas, a Ciebie nie ma. Et encore une fois le temps passe et tu n'es pas là. I dlatego dzisiaj chcemy się modlić. Et aujourd'hui nous allons prier. Aby już nie przepraszać. Pour ne plus devoir demander aby pardon. Aby nie obiecywać Bogu. Pour ne plus nie składać pustych obietnic. Ne pas faire des promesses sans. Ale podjąć decyzję. Mais prendre une décision. A więc zanim. Donc avant. Się pomodlimy. Avant qu'on prie. To chcę cię zachęcić. Donc je voudrais t'encourager. Żebyś się zastanowił. Pour que tu puisses réfléchir. Czy jesteś w stanie, jesteś gotów zapłacić cenę? Est-ce que tu es capable de payer le prix?
I nie będę was prosić, żebyście wychodzili do przodu. Je ne vais pas vous demander de venir devant. Ale to, co poproszę. Mais ce que je vais vous demander. Żebyście ustali tam, gdzie jesteście. Pour que vous restiez là où vous êtes. Jeśli jesteś w stanie dzisiaj. Si tu es capable aujourd'hui. Zapłacić cenę. Payer le prix. Jeśli chcesz zapłacić cenę. Si tu veux payer le prix. Że już nie chcesz przepraszać. Que tu ne veux plus demander pardon. Nie chcesz obiecywać. Tu ne veux plus promettre. To proszę cię, żebyś wstał. Alors lève-toi. Ale jeśli do końca nie masz przekonania, nie wstawaj. Mais si tu n'es pas persuadé jusqu'au bout, ne te lève pas. Moja żona często mówiła: nie przepraszaj. Souvent, ne demande plus pardon. Zmień. Change. Nie przepraszaj już. Ne demande plus pardon. Ja myślę, że dzisiaj nie chcemy już przepraszać. Je pense qu'aujourd'hui on veut plus demander pardon. Ja nie chcę przepraszać. Je ne veux plus demander pardon. Ja nie chcę obiecywać. Je ne veux plus promettre. Ale chcę, abyś ty mnie, Panie, dotknął. Je veux que tu me touches, Seigneur. I dodał mi siły. Et que tu me donnes la aby force. Abym był w stanie poświęcić moje życie dla ciebie. Pour que je puisse être capable de sacrifier ma vie pour toi. Czy jesteś w stanie dzisiaj poświęcić swoje życie dla Boga? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de sacrifier ta vie pour Dieu? Czy chcesz zobaczyć realnego Boga? Est-ce que tu veux voir un Dieu réel? Nie patrz na osoby, które są wokół ciebie. Ne regarde pas les gens qui sont autour de toi. Dzisiaj patrzysz na Boga. Aujourd'hui, regarde Dieu. On patrzy na Kościół. Et Dieu regarde l'église. On patrzy na mnie. Dieu me regarde. On patrzy na ciebie. Il te regarde. Ja dzisiaj wiem, że stoję, ale ja wstaję duchowo. I moi aussi je sais que je suis debout, mais je me lève. Ja wstaję przed Panem. Je me lève spirituellement devant Dieu. Bo chcę zmian. Car je veux le changement. Chcę zmian. Je veux de changement. Chcę, żeby Bóg zmienił moje życie. Je veux que Dieu change ma vie. Halleluja. Powstało wiele osób wokół nas. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés autour de nous. Bo pragną zmian. Car ils veulent le changement. Dlatego, Panie, c'est pour ça, Seigneur, to, że powstaliśmy dzisiaj przed Tobą, le fait que nous sommes levés devant toi, to znaczy, że chcemy poświęcić nasze życie dla Ciebie. Ça veut dire que nous voulons sacrifier notre vie pour toi. Chcemy, Panie, abyś wypełnił nasze życie swoją potężną obecnością. Nous voulons, Seigneur, que tu remplisses notre vie avec ta zmieniaj présence. Nas. Change-nous, zmieniaj nas. Change-nous, spraw, Seigneur. Panie, aby nasze życie stało się odpowiedzią na modlitwę innych ludzi. Seigneur, fais que notre vie devienne une réponse pour la prière de d'autres personnes. Seigneur, change nos vies. Panie, zmień nasze nous życie. Nous voulons te demander afin que tu puisses nous remplir de ta présence. Prosimy cię, Panie, żebyś wypełnił nas swoją obecnością. Remplis-nous, Seigneur. Wypełnij nas, Panie. Enflamme-nous, Seigneur. Rozpal nas, Panie. Nous voulons te demander afin que tu puisses nous renouveler, Seigneur. Prosimy cię, Panie, odnów nas. En tant qu'église, nous avons besoin d'être renouvelés par toi, Saint-Esprit. Jako Kościół potrzebujemy być odnowieni przez ciebie, Duchu Święty. Nous voulons arriver au but. Bo chcemy dotrzeć do nous celu. Voulons arriver au but, Seigneur. Chcemy dotrzeć et do nous celu. Sommes prêts à se consacrifier, Seigneur. I jesteśmy gotowi się poświęcić. Nous sommes prêts à se consacrifier à toi. Jesteśmy gotowi się poświęcić en tant que l'église. Jako Kościół. En tant que l'église. Jako Kościół. En unité. W jedności. En amour. W miłości. Et dans ta présence, Saint-Esprit. I w twojej obecności, Duchu Święty. Je voudrais te remercier, Seigneur. Dziękuję ci, je voudrais Panie, te remercier pour tout ce que tu fais. Za wszystko, co robisz. Pour tout ce que tu as commencé à faire dans cette église. Za wszystko, co zacząłeś w tym kościele. Je voudrais te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu vas encore faire. Chcemy ci podziękować, Panie, za wszystko, co jeszcze zrobisz. Et nous voulons confesser aujourd'hui, nous voulons pas nous arrêter. I chcemy wyznać, nie chcemy się zatrzymać, mais nous voulons Panie, avancer, Seigneur. Chcemy iść do przodu. Nous voulons avancer, Seigneur Jésus. Chcemy iść do przodu, nous avons Jezu tellement Chryste, besoin de toi. Tak bardzo cię potrzebujemy. Nous avons tellement besoin de toi, tak Seigneur. Bardzo cię potrzebujemy. Car nous voyons bo widzimy tout le besoin qu'il y a à l'extérieur. Wszystkie potrzeby, które są na zewnątrz. Et nous voulons répondre à ce besoin. I chcemy odpowiedzieć nous voulons na te répondre potrzeby. À ce besoin, Seigneur Jésus. Chcemy odpowiedzieć na te potrzeby. Nous prions aussi, Seigneur. I prosimy pour cię, tous Panie, les services. Za wszystkie służby. Pour tous les leaders, Seigneur. Za wszystkich liderów. Afin que tu puisses nous unir encore plus fort. Żebyś mógł nas zjednoczyć jeszcze bardziej. Afin que nous puissions répondre. Żebyśmy mogli odpowiedzieć. Et partout où nous sommes. Wszędzie, gdzie jesteśmy. Nous voulons. Chcemy. Voir comment tu agis. Chcemy widzieć, Panie, jak ty działasz. Comment tu guéris. Jak ty uzdrawiasz. Comment tu sauves les gens. Jak ty ratujesz ludzi. Sois adoré, Seigneur Jésus. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste. Sois adoré, Seigneur Jésus. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste. Alleluja. Halleluja. Halleluja.
Alleluja. Dziękujemy Tobie, Panie Boże. Merci, Seigneur. Voulons te remercier, Seigneur. Chcemy Ci podziękować, Panie. Je pense qu'on peut passer encore un petit moment. Myślę, że możemy przejść. Encore un petit moment. Że możemy spędzić jeszcze mały czas. Encore un petit moment à chanter, adorer. Krótki czas na śpiewie i adoracji. De rester dans la présence de Dieu. Żeby zostać w obecności Boga. Car il est présent. Bo jest obecny. Dieu est présent. Bóg jest obecny. Dieu est présent. Bóg jest obecny. Dieu était déjà là avant que nous sommes arrivés. Bóg był już tutaj zanim przyszliśmy. Dieu est présent parmi nous. I Bóg jest obecny pomiędzy nami. Et passons ce moment. I durant cette dernière ten chanson. Moment, podczas tej pieśni. Sois adoré, Seigneur. Bądź uwielbiony, Panie. Amen. Amen. Za słowo. Merci, pastor, pour la parole. Po
potrzebujemy siebie nawzajem. Nous avons besoin les uns les autres. Każdego dnia. Chaque jour. Kochani, mamy ogłoszenia, jak co tydzień. My bien aimé nos annonces comme chaque semaine. W których również potrzebujemy siebie. Et donc nous avons besoin les uns les autres. Chociażby od wtorku jest grupa u Iwony. Et donc mardi il y a la réunion chez Ivona. I potrzebujemy siebie, żeby uczestniczyć. Donc nous avons besoin les uns les autres pour pouvoir y participer. O 20. À 20h. W czwartek mamy modlitwę kościoła. Jeudi nous avons la prière de l'église. O 19:30 tutaj na miejscu. À 19:30 ici sur place. Jak co piątek wychodzimy na ulicę. Comme chaque vendredi nous sortons dans la rue. Zapraszamy. Donc vous êtes tous invités. Zgłaszajcie się. Venez. Zapisujcie. Et donc inscrivez-vous. Fajnie jest, tak jest nas więcej. C'est ça fait du bien quand on est plusieurs. Jest to dobry czas. C'est un bon temps. I widzimy owoce też z tego. Et nous voyons le fruit. Tym bardziej jest to zachęceniem. Et ça nous encourage encore plus. W sobotę. Samedi. Kobiety balują. Les femmes s'amusent. Alléluia. Sobota, kobiety balują, się radują. Samedi les femmes s'amusent. Tym razem spotkanie organizuje Tomasz i Ewa. Donc il y a la réunion chez Tomasz i Ewa. Dziękujemy za otwarty dom. Merci pour la maison qui est ouverte. Od godziny 18. À partir de 18h. Jak co niedziela? Comme chaque dimanche. Mamy nabożeństwo tutaj na tym miejscu, gdzie nous avons notre culte ici sur place à 15h. Kochani, w tygodniu en semaine jako kościół też wychodzimy na Heizel, aby sortować rzeczy. En tant que l'église nous allons aussi au palais d'Heizel pour segreguer le choses qui sont données. Także wszyscy, którzy mogą pójść, serdecznie zapraszam, donc, ponieważ tam naprawdę są ręce potrzebne do pomocy. Chaque personne qui peut y participer, vous êtes tous invités parce qu'on a besoin d'aide là-bas. Jest to dobry też czas, bo można porozmawiać, głosić Ewangelię, ale przede wszystkim też ludzie widzą tą jedność, którą możemy nieść też jako kościół. C'est un bon temps parce qu'on peut parler avec d'autres personnes et prêcher l'évangile, mais aussi les gens voient l'unité de notre église. Z ogłoszeń to tyle. Donc ça sera tout pour les annonces. Podziękujemy naszemu Bogu za zaopatrzenie. Nous allons remercier à notre Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Za to, że możemy składać ofiary dziesięciny. Que nous pouvons donner les offrandes et des dons. Jest to Boża łaska w naszym życiu. C'est la grâce de Dieu de notre vie. Ojcze, ja Ci dziękuję, Panie, za Twoje błogosławieństwo. Seigneur, je te remercie pour ta bénédiction. Dziękuję Ci, Panie, że z Twojej łaski, pomoże, Panie, możemy siać. Je te remercie, Seigneur, que par ta grâce nous pouvons s'aimer. Dziękuję Ci, Panie, że wszystkie, Panie, dary, które mamy, wszystko, co mamy, należy do Ciebie. Je te remercie, Seigneur, que tout ce que nous avons, ça appartient à toi. I, Panie, przychodzimy dzisiaj w radości naszych serc, składamy to, co należy do Ciebie. Et donc aujourd'hui, Seigneur, nous venons dans la joie de notre cœur pour te donner ce qui t'appartient. Dziękując, Panie, przede wszystkim za Twoją obecność w naszym życiu. On te remercie, Seigneur, pour ta présence dans notre vie. Dziękując, Panie, że Ty nas znalazłeś. On te remercie, Seigneur, que tu nous as trouvé. Że dałeś nam nowe życie. Que tu nous as donné une nouvelle vie. I dzisiaj możemy się radować, Panie, dziękując Tobie za wszystko, co czynisz, Panie. Et donc aujourd'hui, on peut être en joie, on te remercie pour tout ce que tu fais. Ojcze, ja dziękuję, Panie, że to, co przekazujemy, Panie. Seigneur, je remercie pour tout ce que nous donnons. Że to wszystko, Panie Boże, Ojcze, jest przydatne do tego, by Twoje królestwo, Panie, wzrastało. Que tout ça sert pour que ton royaume puisse grandir. Błogosławię te ofiary dziesięciny, Panie, na Twoją chwałę. Je bénis tous les dons et tous les offrandes pour ta gloire. W imieniu Jezusa. Au nom de Jésus. Kochani, będziemy jeszcze śpiewać tutaj. My bien-aimés, nous allons encore chanter. A później nie uciekajcie, spotykamy się tam z tyłu na kawce i na rozmowie. N'essayez pas de fuir, miejcie błogosławiony tydzień w imieniu Jezusa. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ciebie w życiu, całym sercem, całym sercem.
miłości.